Bogaci stają się coraz bogatsi, o tak powiem, a biedni coraz biedniejsi. Przepaść między bogatymi a biednymi na świecie robi się dramatyczna. Od przyszłego roku majątek 1% ludzi na świecie będzie większy niż pozostałych 99%, poinformowała taka brytyjska organizacja humanitarna. No, do której grupy chciałbyś należeć? Słuchaj, no tak, to nie jest takie oczywiste. Bogaci nie mają łatwo, nie. Za najtańszą wersję Rolls-Royce'a trzeba zapłacić minimum 1 000 000 złotych, nie? A za bardzo dobrze wyposażoną Fantoma prawie 2,5 miliona. I patrz, jaki dylemat mają teraz bogacze, bo muszą kupować te najdroższe. Nie? Bo kupi taki bogaty tańszą wersję i sobie obciachu narobi. Będą go palcami wytykać. Najtańszą wersję sobie kupi. Pewnie jeszcze na gaz przerobił. Frędzel. Już lepiej kupić wypasionego kanciaka niż niedopasionego Rolls-Royce'a. Jaka jest różnica między bogatym a biednym? Bo biedny bierze kredyt we frankach, a bogaty mu tego kredytu udziela. Oraz dobrej rady, jak biedny ma go spłacić. Sumiennie. No ale nie wszyscy kredytobiorcy regularnie spłacają i bogaty ma problem. Powinno być, wiecie, sprawiedliwie, czyli tak, że do tego 1% najbogatszych należą wszyscy. Ale tendencja jest odwrotna. Niedługo dojdzie do tego, jeśli taka właśnie ta tendencja się utrzyma, to wszystko będzie miał jeden człowiek. I super by było, gdybym to był ja. Byłoby wam dobrze ze mną. Często bym was pozdrawiał. Hej, hej.